Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 17 odcinek z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. Możecie się zdziwić, ale ja już jestem w tym miejscu po raz drugi, ponieważ nagrywałem już podobnie ten odcinek, tylko coś, kurczę, po 20 minutach mi się zdupiło i całe nagranie poszło. Normalnie się tak wkurzyłem, że powiedziałem, a nagram jeszcze raz, bo mam save'a. Bo to takie dziwactwo by było, jakby na przykład zaczął od połowy nagrania. No to proszę cię, to by była szkoda. Dobra, my stąd uciekamy. Przynajmniej teraz odcinek będzie szybszy, bo wiem, co mam mniej więcej robić. Zbroję Kairana trzeba będzie zrobić, zanim zaczniemy robić jakiekolwiek misje. Jeszcze odbierzemy nagrodę, żeby ta nagroda po prostu dała nam właśnie możliwość wykonania tej zbroi Kairana. Bo gdyby nie nagroda, no to nie miałbym tej zbroi. A zbroja naprawdę rewelacja wygląda. Zresztą zaraz zobaczycie sami. Zaraz będziemy na miejscu. Kupię trochę tych składników dla wykonania zbroi Kairana. Najlepiej u Żegoty zrobić, bo on ma tam jakieś składniki, więc jeszcze nie jest aż tak tragicznie. Zrobimy sobie u niego i zaczniemy robić misję. Przynajmniej odcinek będzie krótszy. Nie wiem, czy będzie krótszy, bo tamten miał mieć 20 coś minut, ale tak mi zdupił plik. Nie wiem, jakiś błąd. Nie, ja wiecznie mam jakieś problemy. Kurczę, muszę się z nimi po prostu przezwyciężać, bo są problemy typu, że ci zawiesi grę, albo że ci wydupi nagranie. Są takie problemy. Już nieraz takich miałem. Najpierw pohandlujmy, bo ty masz trochę tego. Dobra, to ma być solidne suk. Really? Masz to sprzedać. No i ile żeś wydał? No dobra, nie dużo, ale wydałeś. Dobra, solidne sukno 4 sztuki. Utwardzonej skóry też 4 sztuki. Dobra, póki co mogę stąd wyjść. I tak jeszcze do ciebie wrócę. Musimy zrobić co trzeba. Medytacja, zrobimy sobie dzień. Okej. I do południa. Pięknie. Już przespaliśmy się. Oto fajny sposób. Zresztą znany już wszystkim. Medytacja Geralta z Rivi działa doskonale. Dobrze, jeszcze się do Kowala przyjdziemy, bo on też będzie miał jakieś składniki. Byłem jeszcze u jednego, który również posiadał odpowiednie rzeczy do wytworzenia pancerza Kairana. Stójcie i wiecie co robić. A ogólnie w poprzednim odcinku było epicko, no bo sam Kairan. Więc wiecie, walki było potąd. Udało mi się go pokonać za trzecim razem, dlatego wyciąłem to, żeby wam nie pokazywać, że ciągle failowałem. Ale to tylko z mojej winy, no bo kurczę, nie ogarnąłem tego do końca dobrze. Jest tu nasz kupiec. O nie, ja z odmieńcami! Zaczekaj. Precz, bo straż... Grozisz mi? Zlecenie wykonane. No. Kairan nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. Jasne. No zamierzaj. No. Dawmy zbroję Kairana. Nareszcie. Yo. Jak tam, gościna u pana komendanta? Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na nic Jarana Eb Esnilena, prawą Aha. rękę Jorveta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy? Chodźmy. Ale to potem. Teraz chciałbym sobie zrobić tą zbroję. Pobawimy się w żołnierzy i wiewiórki?
Pewnie. Ja cię w jaja kopnę, stracisz szkulki analne i tyle. Taka będzie zabawa. No, ładne porządki to panuje. No, bardzo ładne. Dobra, ty coś będziesz jeszcze miał, zakładam. Sobie dokupimy na wszelki wypadek. Jest solidne sukno i utwardzona skóra, jedna sztuka. Idziemy kupować. Dobra, jest. Ale sobie jednak wykonamy u kowala, bo mamy bliżej. To w czym możemy? Czekaj, ciszej. Wykonasz dla mnie pewną, bardzo wyjątkową zbroję. O! O kurde, jeszcze trzy sztuki. Ale żebym tego nie wykrył. Ale ze mnie. Ojej. Co za błąd. Dobra, masz tu jeszcze, wiem, pewne sukna. I co tam u was słychać, moja droga? U kowala też będą jakieś sukna. Bo chyba kupowałem u niego. To w czym? Czekaj. Masz te sukna? Jak będziesz miał, to jest git. To w czym? To w czym? To w czym? To w tamtym? No jeszcze jedna sztuka, no bez jaj. Czekaj. To w czym? Posprzedajemy jeszcze jakieś gówna. Bo przy nagrywaniu wcześniej też sprzedawałem. Ale była lipa. A to u mnie, Boże, gdzie ja patrzę? Sprzedawałem batę oczy Neckera. No. Były jeszcze szpony Neckera. Tak. Nie, to nie to. Jest zęby Neckera. No i sporo złota teraz. No i jest git. Tą tkaninę Kairana byśmy zostawili na coś konkretnego. Skórkę też. Znaczy ta skórka jest do właśnie tego pancerza. Kurde. Do Żegoty jednak trzeba będzie się przejść. Bo już nikogo innego nie znajdę w tego składniku. No to pójdziemy do niego, zrobimy to i będzie pancerz Kairana. Szczerze i tak wolałbym dalej nosić zbroję łowcy, ale zbroja Kairana jednak będzie coś nam więcej dawała. Przynajmniej tak myślę. Więc liczę na to, że pancerz się spisze. Dobra, będzie tutaj nasz Żegota. Kurde, biegają te dzieci powalone. No jedno już nawet chodzi za mną. Pewnie zaraz będzie mi truć głowę. Tu jest Żegota? Witaj, białowłosy. No szkurde, źle trafiłem. A może ty masz sukno? Będziesz miała? Jak będziesz miała, to też kupuję. A ty masz tylko jakieś pierdoły. Jakaś pleśń. O. Przedmiot fabularny. A wezmę, czemu by nie? Przyda mi się na przyszłość. Filtr Petriego. Jakieś gówienko pewnie. Uważaj! Leca! Uważaj! Żebym ci nie machnął. A co tu damy, będę podnosił ręki, no? Jak do mnie kozaczy, do Geralta z Rivii, no to kurde, to znaczy, że ma kobieta ze mną problem. Dobra, jesteśmy u Żegoty. Dobra, handel. Ty masz jeszcze sukno, ja to wiem. I mi go z chęcią odkupisz. Sukno jest. Jedna sztuka i robimy to, co trzeba. No nie w kości, kurde, pas. No i przegrałem hajs, nie? Pewnie. Dobra, już kupujemy zbroja z pancerza Kairana. Odjazdowo. Tak, już. Ekwipunek i pancerz Kairana. I jebut.
Teraz jeszcze jakieś ulepszenia. Okej. O, żywotność. Wzmocnienie kolcze. Jebut. Żywotność plus 5. I jeszcze możemy sobie dać. A dajmy sobie to. Proszę. I teraz już mamy pełen skład. Pięknie. Żywotność plus 45. Zbroja plus 12. Redukcja obrażeń magii plus 5%. I odporność na podpalenie 31. Na krwawienie 32. I na truciznę 30. Czyli nie jest aż tak najgorzej. Dobrze. Mamy wszystko, czego trzeba. Żeśmy chyba jakieś już niecałe 10 minut nagrali, ale się wyrobiłem w czasie, bo wcześniej to grałem na ślepo. Ale teraz chciałbym zrobić jeszcze jedną misję, zanim wiecie, zaczniemy podążać śladami Triss Merigold. To jest jeszcze jedna misja. Trzeba pójść do bazy niebieskich pasów. Ja wiem, gdzie ona jest. I sobie po prostu zrobimy misję. Nurtuje mnie pewne pytanie. Dlaczego jesteś youtuberem? To mnie nurtuje pytanie. Jakubek. Yo. Zwany Białym Wilkiem? Łatwo mnie pomylić z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złośliwy. Talar cię przysyła? Ano, załatwiam tu interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. Mam wiadomość i przesyłkę. Dawaj tę przesyłkę. A proszę, kamień z serca. Nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Powodzenia, ja wracam do moich spraw. Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. Wiernie cytując, słuchaj się, kurwa, we wszystkim Rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorwij skurwieli, nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebały. Pozdrów Talara. Pozdrowie. Właśnie. Ta, żebym ja go nie zjebał zaraz. Kurde. Co on sobie myśli? Kurde, kozaczek. Chwileczkę, dostałem jeszcze jakąś wiadomość. To ładna muzyczka gra. Studia nad krabopająkiem, aha, czyli to gówno. O, receptura smoczy sen. Fajnie. Dobra. Mogę ukraść, dziękuję. Oreny dla mnie. Vernon Rich. Król Wiedźminów. Dzień dobry, dzień dobry. Chodź, napij się z nami. Czekaj, z Roszem porozmawiam. Co jest, Geralt? Małe miasteczko w leśnej głuszy, terroryzowane przez Skojatel. Jesteś w swoim żywiole, Rosz. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. Największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o których gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Z Kedwen, czyhającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt z Kedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Dobra. Loredo ma zamiar załatwić Skojatel na dobre. Widać, że chce ich mieć na tej swojej więziennej barce. Jorvet wyprowadzał w pole o wiele lepszych niż pan komendant. Pan komendant dogaduje się z Silą. Nie lekceważyłbym go. Kto wie, może czarodziejka poluje nie tylko na potwory. Będziesz miał okazję się wykazać. Nie dostaniemy mordercy Foltesta bez starcia ze Skojatel. Puściłem chłopaków do lasu. Bez szans. Drzewa rosną zbyt gęsto. Zwiadowcy ledwo wymknęli się z zasadzki. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Moi ludzie znowu widzieli królobójcę. On wie, że tu jesteśmy, a mimo to nawet nie próbuje uciekać. Jakby na coś czekał. Pora na nasz ruch. Dobra. Bywaj, Rosz. Popieprzyliśmy sobie trochę
Roszem, ale teraz sprawdzimy u innych. Coś się kroi? Ale duże ma. Takie trochę... aż za duże. No ty co? Dobra, idziemy tutaj. O, hajs mogę podnieść. Tu kolejna. Macie tu coś? Dobra, trzeba będzie pogadać z innymi. Aha, potrzebuję klucza. Jak miło. Cordelas jakiś. Dobra, gadamy z nimi. Z przyjemnością. Świętujecie coś? Wielką wygraną. Jaką? Ciekawe. Załatwiliśmy Vejopatisa, czy jak mu aha. To? Trzynastka odrąbał mu łeb i przyczepił do szyi. Zachowaliście się jak bydło. Co? Zabawić się nie można. To tylko drewniana kukła. To bawmy się po naszemu. Racja. Wykałaczki. Zmierzysz się ze mną w rzucaniu nożami? Dobre. Chętnie. Wes przeciwko Wiedźminowi. Obstawiamy, panowie. 10-1 na Wes. Dobra, zobaczymy, czy to w ogóle ogarniemy. Wiosło na ścianie! Aha. Wyciężyła! Wes! Co? To jest grane. To są obesrańcy, co zbezcześcili posąg Vejopatisa! Aha. Na widły ich! Uważaj, co mówisz, kmiocie. O co chodzi? Takie tam... urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Vejopatisa! Żołdactwo bezcześci nasze bóstwa! To nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz, co to znaczy? Niebieskie czy zielone, jeden pies! Kurwie syny, wszystko jak jeden nóż! Już dostajesz po mercie. Co powiedziałeś? Ja tylko... Powiedziałeś, co myślisz! I dobrze! Tak trzeba! Piwo dla tego dzielnego człowieka! Wypij moje zdrowie! Zdrowie kurwiego syna Vernona Rosha! Vernon... Gówniane macie naczynia w tym waszym flotsam. Niegodne bohatera. Ale mam pomysł. Dobry pomysł. Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna. Geralt, zrób coś. Spróbuję, Vernon. Dobrze, a teraz cichutko. Daj spokój. Nie warto. Gówno wiesz. Tym razem wam się poszczęściło, kundle. Muszę się przejść. Kundel, to ty! Za surowo go oceniasz. Nie lubię sadystów. Widzisz, Vernon był półsierotą. A co mnie to interesuje? Co to ma do rzeczy? No właśnie. Wychowywał się w nędzy. Żeby nie pomarli z głodu, jego matka została kurwą. Dzieciaki nazywały go kurwim synem. Od tamtego czasu źle znosi to wyzwisko. Chodź, napijemy się. A co mnie to obchodzi? Dla mnie dalej jest kurwim synem. Dobra. Aha, teraz się to zaczyna. Jak czekaliśmy na odzież w jaskini? Kto by nie pamiętał, z głodu żarliśmy torf. To były czasy. Wypijmy za pożywny torf! No, fajnie, fajnie. Co powiecie na małe zawody? Kto jakie? Pokona Geralta na rękę, dostanie beczkę piwa. A jak wygra Geralt, to co? Dam ci swój miecz. Stary, dobre. Nie jeden łeb od niego spadł. Dzisiaj się już takich nie kuje. Niech będzie. W gardle mi zasłuch. Polej no tam który. A pamiętacie, jak się raz założyłem z porucznikiem, że wychędożę 4 erwki na raz. Powiedział ci, że prędzej na kurwich dupach przepłyniemy morze. Dałbym radę. Pewnie, tyle że elfek zabrakło. To zaczynamy. Przekonamy się, czy 13 da radę Wiedźminowi. Dobra, trzynacha, pechowa trzynacha, zobaczymy, czy będzie taki kozak. Już przegrałeś, chłopie. W siłowaniu na rękę to ja jestem koleś, tu kurde pros. Pięknie, już, przegrałeś. 13 musisz jeszcze poćwiczyć. A idźcie wy wszyscy w chłopie. Nie. Olej na tam, który... Pamiętacie, jak kiedyś wjechałem koniem na żreo? Debil, debil. Napij się, to ci się pamięć odświeży. No, panowie, tym razem Fen przeciwko Wiedźminowi. On też już nie da rady. Ten to się napina, kurde, kozaczek. Pamiętaj, stary. Jak chcesz tak samo skończyć jak 13, waląc koniem w drzewo, to tak się ucz ode mnie.
Geralt, nagroda jest twoja. Dajesz to. Niech ci służy. Dziękuję. Teraz dostaliśmy jakiegoś miecza. Nie powiem co nawet. Panowie, nasze zdrowie! No. Wysokie jak po litwie. Garga. Gargu, garga. Tam to było chlanie. Zażgaliśmy cały pole bitwy. O Boże. No ten to już jest zasapany. To już są zaćpani. Ona nawet nic nie wypiła pewnie. Ona czuwa, bo laska to musi czuwać nad chłopami na kacu. Ty! Łow pyte! Co się stało? Kto mnie wyruchał? What the fuck? Shit! Co się dzieje? O kurde. Czegoś nie widział. No, takiego widowiska! To znaczy? Jak nie pamiętacie, to tym lepiej dla was. Odśwież mi pamięć. Za kilka orenów może bym im co powiedział. Kurwa. Słuchaj no, jestem wiedźminem. Nie mam ciężkiego kaca. Lepiej mów. Dobra, dobra. No. Idźcie do burdelmamy, ona zna szczegóły. To tyle? O, dobra, no to do burdelmamy, dobrze. Kurde, chcę zacząć zadanie na kacu. Tu. Dziękuję. Szefie, a co jest w tych skrzyniach? Skarby. Nie no, goły wiedźmin! No po prostu lepiej być nie może. Gdzie są moje itemy? Kurde, karaluchy mi ukradły. No bez jaj. Gdzie są moje icy? No tak to się kończy, kurde, lejesz. Tyle tego. Suszy mnie psia krew. Gdzie ta burdel mamusia? Może tutaj trzeba wejść, nie? Nie wiem, kurde. Latam wszędzie, gdzie popadnie. Aha, ona żyje. To dobrze. Bo jakby nie żyła, to już by było gorzej. Chyba trzeba na dół się skierować. W głąb karczmy. A ona wtedy mówi. A na co mówi? Właśnie, co mówi? Jezu, Geralt, coś ty ze sobą zrobił. To jest po prostu. No gorzej niż porażka. Oj, coś szczerze, to tutaj jednak trzeba iść. Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i Strzyga? Trzymaj się ode mnie z dalej. Nie wiem, powiedz. A jak? On obala flaszkę. Coś tam. Ciupcianko? Ciupcianko, nie. No co ty nie powiesz? Nie, na ciupcianko przyjdzie czas. Co ja tu robię? Gdzie ja żem trafił? Kurde, no bez jaj. Zamknij się. O, tutaj. Tak, tutaj. Tak, witaj. To jest ona. Czym mogę służyć, kawalerze? Właśnie. Podobno ty najlepiej wiesz, co tu się wczoraj działo. Lepiej nie pytaj. Lepiej mów. Nie ma nic za darmo. Co? A już na pewno nie w bordelu. Dobra. Masz 40 orenów i mów wszystko. No, niech będzie. Gadaj. Przyszliście tu w pięciu. Co? Chociaż nie. Przyczołgaliście się. Aha. Przyczołgaliśmy się? A jakże? Jeden z tych niebieskich zamówił 5 dziewcząt. Jezu. Dałam wam najlepsze, bo dobrze płaciliście. Co było dalej? I to jest najciekawsze. Bo zamiast chędożyć jak normalni ludzie, to wsiedliście na moje dziewczyny i kazaliście się im zawieźć do portu. Spytaj tej, co mundur nosi. To Wes też tutaj była? A była, była. Próbowała was powstrzymać, ale gdzie tam? O Boże, Geralt, co ty wiesz, robiłeś? Trzymaj się ode mnie z daleka. Ja cię szpierdzielę.
No i znowu żeś źle poszedł. Kurde, Geralt, ty rzeczywiście już jesteś na takim kacu, że nawet się gubić potrafisz. Co lejesz się, lacha? Nie, no pięknie, normalnie jestem happy. Na takim kacu to Geralt w życiu chyba nie był. Nie, no po prostu czapki z głów. No dobra, ale idziemy i tak do Ves. Oni będą pewnie zdziwieni, że ja nago tutaj jestem. Yo. Rozmawiałem z Burdelmamą. To wszystko prawda? Próbowałam was uspokoić, ale uparliście się, że na kurwich dupach przepłyniecie rzekę. Nie udało się, ale dzielnie próbowaliście kilka godzin. A dalej co było? Stwierdziłeś, że chcesz zostać żołnierzem niebieskich pasów i koniecznie musisz mieć tatuaż. Aha. Jaki tatuaż? Tak jak my. No i masz. Cholera, gdzie moje rzeczy? Rozrzucały się gdzie popadło, schowałam je do tego kufra pod oknem. Dzięki, Ves. Jezu, dzięki, ratujesz mi dupę, dupo. Tutaj, nie? Tak, jest. Dobrze. Mamy wszystko, czego nam trzeba. Zakładaj te buty. Kurde, żeś sobie teraz naprawdę... Geralt, o Boże, 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 co z tobą ci ludzie mają? Po prostu brawo. Chcę pancerz Kejrana, a nie jakieś gówno, które mi tu fundujecie. Nie no, czapki z głów, tyle powiem. Z Kejrana, no nie, no zajebisty jesteś po prostu. Aha, Geralt jeszcze jest przeciążony. Tego zabrakło. A kto to ten Silas? Uważaj na Fena. To świr. Kłopoty? Chwileczkę, bym gdzieś schował to wszystko. Albo wyrzucę tu coś niepotrzebnego. O, te gówna bym powyrzucał. No nie mogę wyrzucić tutaj w tym miejscu. Dobra, to wyrzucimy gdzieś na ziemi i skończymy odcinek. Ale nie no, masakra, powiem wam. Ten cały kac to była masakra. Dobra, wyrzucimy te śmieci. No, chcę wyrzucić ten przedmiot. Ty, wyrzuciłem swoje buty. Jaki ja jestem dobry. Kurde, nie mam butów, muszę się po nie wracać. No nie, co ja żem zrobił? No właśnie, moje buty. Dobry, psia jego mać, dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, teraz chciałem to wyrzucić. Dobra. Już lepiej. I to gówno też wyrzucam. O, jakieś słabe miecze. Nie, ja to wszystko wyrzucam. Co to kurwa ma znaczyć? I nawet zbierać mi się tego nie chce. Dobra, zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 17 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zapiszę sobie jeszcze. Pancerz Kejrana spisuje się świetnie. Kaca mieliśmy takiego, że ho ho ho, hi hi hi. A ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie, yo!